Siemanko, witam Was na kanale. Dzisiejszy odcinek będzie trochę inny niż zwykle. Z racji tego, że zrobiliśmy sobie taki wypad a la biwak jednodniowy. Fajna miejscówka, już Wam pokazuję. Piękny, stary, historyczny most. Tutaj dookoła jest taki piękny teren. Taki piękny teren. Są miejsca, gdzie można zejść się z magnesem. A ja nie byłabym sobą, gdybym sobie odpuściła. I tak zupełnie przypadkiem się składa, że magnes i wiaderko mam. Więc zobaczymy. Na razie się rozkładamy, cieszymy się przyrodą. Na pewno wlecą jakieś ujęcia z drona. Cześć pieseczku! Cześć pieseczku! A tak a propos pieseczków. Dzisiaj jest ze mną mój pieseczek. Cześć Fosionku. Foczka dzisiaj jest gościem specjalnym na kanale. Tak jak mówiłam, rodzinny wypad. Ależ ona śmiga, Miejscóweczka naprawdę przepiękna. Słuchajcie, no oni są niesamowici, zobaczcie. Weszli do wody. Tutaj nasz piesek bardzo chętnie się kąpie, więc weszli do wody, żeby trochę posprzątać. Jest tu pełno szkła, pełno jakiejś. Kasia z magnesem szuka metalu. Ja już na oko parę kawałków powyciągałam. Także można spędzać czas przyjemnie i pożytecznie. Jest tu parę takich miejsc, gdzie można wejść, więc na pewno wyjdziemy. Ja też pewnie zaraz złapię się za magnes i zobaczycie, co tu wychodzi. Słuchajcie, usłyszałam tylko, co tu jest. Przyszłam Kasi z odsieczą. Faktycznie jakieś srogie przyłapanko, ale terror sobie radzi świetnie. Co to? O matko! Ale kotlet. No i masz kotleta, proszę. Ale ciężkie. Jakiś klocek hamulcowy albo coś. Wow. Kolejóweczka. W sumie tak daleko od mostu, ale dalej jest. Czekaj, Foczka. Kasiu, ja ci odczepię. Dobra. Cała rodzina aktywnie sprząta. Zobaczcie, co robi nasz pies. Oczywiście ja żartuję, ona się po prostu chce z tym bawić. Ale też dzielnie wyciąga śmieciuchy. Namówili mnie. Tomek ma już całą reklamówkę szkła. Kasia sporo złomiksu. I teraz... O, jeszcze pierwszy fancik. Złom z Kasi wiaderka. Świetnie. Dobra. Ja pójdę tu. I z fantów na oko. Widziałam, że to tu siedzi. Fosiun, to nie jest... Boże, ona myśli, że to są kijki dla niej. To nie jest kijek. Chodź. Tomuś, to musisz na bok gdzieś odłożyć. To musisz gdzieś na bok odłożyć. Może ktoś to kiedyś zabierze. Może tam przy tym drzewku, wiesz? Po prostu wrzuć to na górę. Świetna sprawa. Ej, to nie jest kijek. Zostaw. Kasia, mam problem. Mam problem z pieskiem. Bo ona myśli, że to kijek jest. Jaki piw-paw. Nie, spokojnie. Chyba to jest słowo zakazane. Tak. O matko boska. Wow. Okej. To wiesz co, Tomuś? Może ty zrób rundkę. Tym, wsyp to do śmietnika i wróć sobie z tą reklamówką. Wodę wylewaj z tych butelek, będzie ci prościej. Poczekaj, czy to jest coś starego? Nie, to po wódce. No. Dobra, zrób rundkę sobie z tymi. Co tam znaleźliście? O, druszlak. Super. No ja mam teraz taki pręt.
tręcior. Przytargał mi Tomek wiaderko tutaj. Przytargał mi Tomek wiaderko. Będę miała ciut bliżej. Idę w tamtą stronę. Pozbieram butelki na oko. Wiadomo, trzeba wylać to, co jest w butelkach. Zawsze to będzie lżej. Zawsze to będzie lżej. Dwie buteleczki wpadają. Tomuś, butelki będę ci też tu odkładać, to później je zabierzesz, tak? I tu coś siedzi. Tu coś siedzi większego. Tu coś siedzi większego. Oczywiście, że tak. Co ja tu mam? Wow. Jakiś potężny spiek. Opa. Siedzi mocno. Siedzi mocno. Rzucę to na... Ach. Chciałam rzucić to na brzeg. Zaczepiło się o linę. Później pozbieram. Oczywiście, że pozbieram. I... O! Jest przyłapanko. Jest przyłapanko i to konkret. Siedzi głęboko. Rozruszamy to. Idą bąbelki. O! Coś wyciągam. Coś wyciągam. Jest! O matko! Co to? Wow! Kasia! Nie wiem, mam pojęcia, słuchajcie, co to jest, ale waży sporo. Nie. A ja to powyciągam sobie na brzeg jeszcze raz. Ja wam da... O, może tak? Będziecie lepiej widzieć, tak mi się wydaje. Słuchajcie, mam kolejne takie przyłapanko, które muszę rozruszać. O! Wychodzi. Coś wychodzi. O! Co to jest? O matko! Resztki jakiegoś starego krzesła albo coś. Chyc na brzeg. Nie no, po drodze chyba, bo Kasiu, tam nie ma pustego wiaderka. Tam jest pełne. Słuchajcie, znowu mam coś takiego, co muszę sobie rozruszać i wyciągnąć z tego mułu. Czy mułu? Jako tako tu mułu akurat w tym miejscu nie ma. Ale tam coś siedzi. O, puściło. Puściło. Znowu puściło. Co to jest? Mam coś przyczepionego do magnesu. O, jest. Oj. Taki kawałek złomiksu. Słuchajcie. Cofam się pomału do punktu wyjścia. W sensie tam, gdzie mamy nasze miejscóweczkę. I przyłapałam coś, co muszę rozruszać. O,
O Jezu. Podkładka kolejowa, Kasiu. Czy jak ja ci ją wrzucę, to odczepisz mi od niej magnes, bo tu jest muł. Dziękuję. Słuchajcie, już wam pokazuję. To jest jak jakiś silniczek, tak. Jakiś silniczek od wierterki, wkręterki albo coś. Pucha, wiadomo, ale z ciekawszych rzeczy, no to tego się tutaj nie spodziewałam. To się nie łapie. O nie, tego się tutaj nie spodziewałam. Wejdę, przymyję i już wam mówię. Już wam mówię. A chyba wam nie powiem. I chyba to nie jest to, co ja myślałam. A może jednak? Nie, raczej nie. Myślałam, że mam łuskę, wiecie? Tak z tej strony to wyglądało. Ale raczej nie. Raczej nie. Żadnych oznaczeń, nic nie ma. Więc raczej nie jest to łuska. Coś takiego. Dobra. Na razie chyba pauzuję. Co, robimy jakieś jedzonko, nie? Może pójdziemy jeszcze do Tomka zobaczyć, nie? Idziemy zobaczyć, co młody nałapał. Mi na chwilę wystarczy. O Jezus Maria, czy to mój piesek? Halo, Fosiun. Ale brudasek. Chodź. Cześć. Cześć, dzień dobry. Szczęśliwy piesek, ewidentnie. Czekają dzisiaj w domu kąpiel. Ale tutaj... O stary! Słuchajcie, czy to jest klucz od hydrantów? Ja dobrze kojarzę? Coś takiego? Tak? Super. Jeżeli to jest to, to jest super. Tutaj coś ciekawego mamy. Nie, rurka zwykła gwintowana Tomuś. Tak? Nie jest to żaden zapalnik, nie. I pieniążek, ale to nie jest nasz pieniążek. Nasz pieniążek. No i super. Ojojoj, ale tu jest bagno totalne. I trochę sapi, więc ja proponuję się stąd zawinąć, bo jest masa złomu do zebrania. Idę robić szamkę. Coś mam. Jakieś kółko niczym Ksena wojownicza księżniczka. O, poszło. I kapsel od butelki. Coś mi się doczepiło do magnesu. Coś dużego. Słuchajcie, przechodziłam tędy już 3 razy co najmniej, prawda? Co najmniej 3 razy. Ale takiej, no w sumie połówki łopaty, nie widziałam wcześniej. Muszę ją zanieść na brzeg. To sobie jeszcze magnes pociągnę. Słuchajcie, ja już wylazłam z wody, coś tam jeszcze wyszło, ale kończę już na dziś. Coraz więcej ludzi się tutaj kręci. Foczka też już ma ewidentnie dosyć. Dzionek uważam za bardzo udany. Wrzucę wam jeszcze przebitkę, ile wylazło nam tego złomu. Butelek, szklanek wyszły chyba 3 reklamówki takie. Tomek jeszcze walczy, on jest niesamowity, nie?
Żegnam się z wami. To tyle. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się.